Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Red Version i dziś zmierzymy się z Brockiem, liderem gemu kamiennego. Będzie ciekawie, ponieważ mamy Bulbazaura, myślę, że zajmie nam to nie dłużej niż 5 minut. No i polecimy dalej w krainę Pokémonów. Zapraszam. Wjeżdżamy. O, i tak jak mówiłem, jak widzicie, jest tylko on i od razu Brock. Nie ma tak jak w innych wersjach, że po prostu stoi ich zawsze trzech i tak dalej. Chyba, że coś pomyliłem i zawsze na początku jest jeden, później jest tam dwóch czy trzech i to rośnie. Będę to sprawdzał w sumie. No dobra, pierwszy idzie Diglett. No, na pierwszy ogień Diglett. Ja mam Big Bossa na 10, ale to w ogóle nie przeszkadza, bo ogólnie powinienem mieć Watergun'a, ale te bable i tak dadzą radę. Trochę mi pozabiera, ale to nic. I tak się pójdę uleczyć do Pocket Center. Chociaż może i nie. Dobra. 11 poziom mam dobity. I Sandshrew. Water Gun by mi się przydał. Nie wiem czemu tak zaniedbałem biednego tego Squirtla. Ale Zuch chłopak jest, dał sobie radę. Chyba, że wyjdzie jakiś kryt chory, no ale... Uff. O, nie było to zbyt rozgarnięte. Nie mam niestety Watergun'a, ale i tak postaram się pokonać Brocka bez problemów większych. Fajny jest ten koleś, jeszcze zanim pójdę do Pocket Center, coś wam pokażę. To jest taki przewodnik po gymie, nie? Siemka, mogę ci opowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby zostać czempionem Pokémon, nie? Nie jestem trenerem, ale mogę ci powiedzieć, jak wygrać. I czy pozwól mi, że poprowadzę cię na szczyt, nie? I my mówimy nie. A on mówi, to jest darmowa usługa, więc... Let's get happening, zacznijmy, nie? I zaczyna tam tłumaczyć coś tam, bla 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 bla, nie? I'm Brock, I'm Petra City Gym Leader. No, jestem liderem gymu Petra City, bla bla bla. Tak, wiem, że chciałbyś, żebym cię pokonał. Marzysz o tym, więc to zrobię. Cześć. O Jezu, Gołoklatos. Okej, okay. Lecimy. 12 na 12 idealnie, tylko ten Water Gun by się przydał, no. Ale został pociśnięty, no nie ma co. Cyk, no Geodude jest bardzo, bardzo, ale to bardzo wrażliwe na ataki wodne. Jeszcze teraz wskoczyło Onyx. Standardowy secik Brocka. No widać, że Ionix jest bardzo wrażliwy. Natomiast ten Diglett nie był taki wrażliwy, nie? Sandshrew jako tako. No dobra, mamy 13 poziom. Więc Squirtle już niedługo. Już niedługo Squirtle zmieni się w... dostajemy odznakę. Boulder Badge. To odznaka Badge. Boulder Badge to odznaka za pokonanie lidera kamiennego gymu, czy tam ziemnego. Udają się teraz na wschód, chyba. Mamy walkę. Las want to fight. Okej, Las. Las Ketchup. Zara będzie z ciebie ketchup.
Kurde, sam siebie potrafię rozbawić. Ja to jednak kozak jestem. Cyk. A, spudłowałem po sand ataku. A, nie uleczyłem się po walce. Trudno. To nie jest największy problem. O, bubble. Mało zadałem. Żebym nie zginął tylko. 5 HP i uwaga. Zginąłem. Oh no. Ale dobra, w takim razie będę miał możliwość wyekspienia sobie, o, na przykład Nidorana. Wyszło na dobre, ponieważ walnę sobie Horna takiem i poskładam tego PJ'a na strzała. Ja myślałem, że 10 wbije. Nie wiem, chyba kolejny PJ. Tak. Dobra, to zrobię tak. Ler. Jeszcze raz może mi się uda. Kurde, sand attack, ale to mi dużo nie zrobi. Ler powinien wejść. A że minęła tura... Ach, użył tego sand attacku po raz drugi. No dobra, trudno. Ryzykuj. Po raz trzeci. Sprzedane. Wygrałeś milion. Dokładnie te. Who's the boss, bitch? Mówiłem las, że będzie z ciebie ketchup i że nie masz szans. Dobra, ale idę uleczyć pokemony, ale się zająkałem. Uleczyć pokemony. Dobra, cyk, cyk. I kolejny przeciwnik, z którym muszę zmierzyć czoła. Stawić czoła mu. O, może tak będzie lepiej. Caterpie. To tutaj jakiś PJ by się przydał, tylko PJ nie ma ataków na robaki, nie wiem czemu. To jest tak niewiarygodne. Pikachu, Weedle, PJ. To jest tak jakby, no nie wiem. No dobra, akurat Charmander ma Scratcha zamiast Embera na start, ale... Ale Gust powinien wjeżdżać na robaki, toż to jest powietrzny atak. Ale chyba po prostu w tych pierwszych Pokemonach on był normalnym atakiem. Co jest dziwne, bo tak naprawdę to jest atak tylko powietrznych Pokemonów, ten Gust. I latających w sensie. I do tego dochodzi fakt, że... A, że już w każdej innej części on jest... A, że Caterpie jest po prostu podatny na Tornado, toż to robak. To znaczy Tornado, no może to jest... To jest taki podmuch skrzydeł, nie? Z tego co interpretuję, może się mylę. Cyk. Nie ma go. Bye bye, Maszkaro. 14 poziom. Kurczę, nie ekspię Nidorana, ale dobra. Podziałam z tym. PJ powinien ewoluować na 16 albo na 18. Może dostanie jakiś powietrzny atak w końcu, w sensie latający. Flying type. Na to liczę. Naprawdę na to liczę. Ratata. Ratatatatata. I Nidoran. No dobra. Wlatuje Horn atakiem. Powinno się udać. On mi zbija defensa, mnie to tak średnio rusza, bo często oni po prostu nie dożywają zaatakowania mnie. No teraz się udało. Cyk. Kurde, przeżył. Tak. No dobra, zabolało mnie to trochę, nie powiem. Zraniło mnie to bardzo. Ale to jeszcze nie koniec świata, ponieważ teraz będzie znowu... Nie, Ekans. Ekans. Dobra, ryzykuję, co tam? To nie ryzykuję, ten szampana nie pije. Poison Sting. Nie zostałem zatruty, więc dobrze dla mnie. 3 hapsa, critical hit wszedł, nie zostałem zatruty. Ciekawe, da się chyba zatruć trującego Pokemona.
Jest! Kurde, ale ja jestem ryzykant jednak, nie? No po prostu... To nie ryzykuje, ten szampana nie pije, a... No, możecie być ze mnie dumni. Cześć? Are you storing your Pokemon on PC? Each box can hold 20 Pokemon. To niesamowite. Niesamowite. Dobra. Kogo teraz mam dojechać? Ciekawe, czy nazywasz się Las? Ja to chyba będę wróżbitą w przyszłości, naprawdę. Wróżbita Sherry. Wróżbita Sherry, welcome. Cyk. Pół życia, no i pięknie. I za drugim razem powinien paść martwy. Cyk. A w ogóle czytałem mangę, bo nie wierzyłem, że Pokemony się zabijają nawzajem, nie? Bo zasłyszałem taką, takie stwierdzenie, że tam w mandze Pokemony się zabijają. I faktycznie Red, gdy był w Lavender Town i zaatakował go, w sensie i był tam ten członek, ten przywódca chyba zespołu R. Czy nie przywódca, ale tam jakiś tam typek zespołu R. I tam był chyba Abrok? Tak, Abrok. I... nie pamiętam, kto to był. Kogo wyzwał wtedy, w sensie kto... Jakiego Pokemona miał wtedy Red. Ale tak, pociął Abroka na plastry, nie? Może nie na plastry, po prostu przeciął go na pół, o. Przeciął go na pół. Czaicie. Ale wiecie, z drugiej strony to był zły Pokemon, to walić go i no, i wszystko jest git, nie? Jakby to był prawy bohater, to byśmy mieli z tym duże obiekcje. Hakuna Matata. Dobra, to ja zostawię sobie tego i zaraz zmienię na PJ-a. Teraz zmieniam na PJ-a. I nie ma żadnego ataku powietrznego, latającego typu. Grr. Niedobrze. PJ, atakuj. PJ, wybieram cię. Nie umiem tego pojąć. Mój mózg tego nie pojmuje. Wyjaśnijcie mi, jeżeli umiecie i wiecie, czemu on nie jest latającym typem, ten Gust. W każdej innej części on po prostu zadaje damage robakom... Uff. Piętnasty. Kurczę, jeszcze nie. Dobra, tu zmienię Pokemona. Chcę sobie wyekspić tego Nidorana na Nidokinga, bo to będzie wtedy opór. Rzeź. Cyk. Cześć. Chcecie zjeść? Nie no, robaka. Ciekawe, czy jakbyśmy żyli w świecie Pokemonów, to czy Caterpie byłby zjadliwy? Albo Weedle. Weedle nie, bo jest trujący, ale Caterpie nie ma trucizny. Więc mógłby być jadalny. Oczywiście mówię tutaj takie chore rozkminy, nie? Bo tak jak u nas na przykład w niektórych regionach świata się je, ja na przykład na survivalu też było tak, że mówili, które są jadalne i trzeba i można było je sobie opędzlować, nawet trzeba było je opędzlować, więc ciekawe. Teraz to mnie naprawdę zaciekawiło. Spiro! Ler. Hornatak. Ler. Hornatak. Pek. Hornatak. Win. Nadaje się na lektora? Mam nadzieję, że tak. Poison Sting. O, to się przyda, to się przyda. Tylko zastanawiam się, gdzie Nidoran ma żądło.
bo faktycznie Weedle tam jakieś żądło jako robak może posiadać, ale Nidoran to jest mysz. Siema, las. Jigglypuff. Wygląda, jakby miał dziurę wokół tym lewym, tym różowym. Nie wygląda to dobrze. Niestety. Jakby dostał z pistoletu czy coś. Creepypasta Pokémonów. W pierwszych redach Jigglypuff miał dziurę wokół po starciu z Tupakiem. Ojejku. Wake up. No nie. Serio. Spóźnił się. No. Nie była to łatwa walka. A nie, chyba 18 musi być, bo na 16 to levelują tylko te, które dostaliśmy, czyli Charmander, Bulbasaur i Squirtle.